Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Mahavir Domański. Namaste. Mógłbyś coś o sobie opowiedzieć? Kim jesteś? Jaka jest twoja ścieżka? Co robisz? Praktykuję medytację Ananda Margi od tam iluś lat. No obecnie jestem na emeryturze, byłem nauczycielem. Głównie różne zawody wykonywałem. No to ja mam takie pytanie, bo ja wiem, że twoja ścieżka duchowa zaczęła się jeszcze w czasach hipisów bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No, Czy wcześniej? to znaczy, to no, ścieżka duchowa każdego człowieka chyba od samego urodzenia, nawet jeszcze wcześniej. Okres hipisowania u mnie niewiele miał z duchowością wspólnego. To było szukanie duchowości, ale w niewłaściwy sposób. To były narkotyki głównie. Później na pewnym etapie zacząłem szukać odpowiedzi na pytania, które wydawało mi się, że narkotyki mi rozwiążą. Byłem przekonany, że zażyję, opadnie kurtyna i zobaczę tak zwaną prawdę. Zacząłem szukać książek różnych. Zacząłem szukać kontaktu z buddystami Zen, bo taki wydawał mi się niedogmatyczny, wolny, skoncentrowany na uzyskaniu satori, a mnie to właśnie interesowało. I szukając kontaktu z nimi, trafiłem na Ananda Margę. Okazało się, że to było to. Chyba nie potrafiłbym być buddystą. Moje podejście jest ze względu na osobowość jest bardziej bhakti do absolutu. No właśnie, bo to tak rozmawialiśmy chwilę przed naszym nagraniem odnośnie jakby dwojakiego podejścia do duchowości, że jest to podejście egzoteryczne, zewnętrzne, takie skupione na rytuałach i jest to podejście ezoteryczne, czy wewnętrzne, czy skupione na własnym rozwoju duchowym. Jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie, tak w perspektywie wielu lat praktyki? No chyba od początku moje podejście było bardziej wewnętrzne. Nawet chyba wiem dlaczego. Nie chcę tu wchodzić w jakieś takie sprawy typu przeszłych wcieleń, ale pewne rzeczy mi się podsłaniały i religia, rytualizm odrzucał mnie od dziecka i uważałem się za ateistę, ale jednocześnie jak zacząłem medytować, to odkryłem, że te wszystkie stany, które przeżywałem na przykład na łonie przyrody gdzieś tam, że tak naprawdę to ateistą nigdy nie byłem. I w jednej chwili w czasie praktyki coś tam się stało w umyśle i odczułem wszechobecność i pomyślałem sobie, przecież to jest, nie ma czegoś takiego jak ateizm, to jest tylko pojęcie, które opisuje pewien stan intelektualny, ale nie ma czegoś takiego, jest tylko wszechobecność. A czy ten ateizm nie wynika, czy takie światopogląd ateistyczny nie wynika z frustracji, czy z niesmaczenia taką instytucjonalną religią, czy religijnością instytucjonalną, gdzie ona jest po prostu tak nieatrakcyjna, nieciekawa i ohydna wręcz nawet czasami, że ktoś po prostu w ramach buntu i protestu przyjmuje tą postawę ateistyczną, a tak naprawdę nie jest to wynik jakiegoś wewnętrznego doświadczenia czy przeżycia, tylko właśnie taka forma protestu. Ja tak uważam. Ateizm właśnie bierze się stąd. Jest to reakcja na rytualizm, dogmatyzm religijny. Kiedyś czytałem taką
francuską filozofkę Simone Weil. Ona była najpierw socjalistką, żyła wśród robotników, mimo że intelektualistka, a później została mistyczką katolicką. I ona napisała coś takiego, pod tym podpisuje wszystkimi kończynami, że ateizm to jest bardzo cenny okres w ewolucji wewnętrznej człowieka, że to jest takie oczyszczenie umysłu wszelkiego rodzaju dogmatów, jakichś takich gwoździ wbitych przez tradycję i tak dalej. Umysł ateisty jest przygotowany do przyjęcia tego czegoś, tej tajemnicy, która gdzieś tam w środku, wewnątrz jest. No i jak... Także uważam, wszyscy ateiści, nawet ci, którzy są w tej chwili dewotami ateistycznymi, są blisko doświadczenia wewnętrznego. To jest tylko kwestia czasu. No, bo to się mówi o tych czasami, o tych nowych jeźdźcach ateistycznych, no, tam Sim Harris czy tego typu osoby, że to są właśnie tacy niereligijni mistycy czy prorocy, którzy mają doświadczenie boskości, ale bez religijności. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja znam osoby, które medytują wiele lat, uważają się za ateistów, a jednocześnie na przykład mają kontakt z swoim wewnętrznym guru i tak dalej. I uważają się za ateistów i ja rozumiem takie podejście. Oni po prostu wiedzą, znaczy mówią, że są ateistami, odrzucają takie pojęcie, że tam gdzieś na górze siedzi sobie starszy gość, obok niego hippies, a nad tym gołąb czy każdy inny obrazek, który w religiach jest używany. Te obrazki są potrzebne na pewnym etapie praktyki, ale przecież wiadomo, że to nie chodzi o zjednoczenie z obrazkiem, tylko z tym, co za tym stoi. I jak to przejść, taki etap? Czy można coś przyspieszyć, czy ewentualnie nie przekroczyć? Nie wiem, to ja uważam, że każdy jest prowadzony przez umysł kosmiczny, przez Boga, powiedzmy, i przez swoją karmę i no powinien praktykować, ale też jeżeli czuję, że praktyka nie jest okej, że nie jest do niej gotowy, nie można nic robić na siłę. Tutaj w sercu jest zawsze odpowiedź. Czy to, co ja robię, jest w porządku? No, to nie jest w takim razie tam kwestia tej ścieżki wewnętrznej. Ezoterycznie to nie jest kwestia jakiegoś, nie wiem, rozwoju własnego, czy nie wiem, spotkania kogoś, kto pokaże, że coś takiego istnieje, czy to jest właśnie karma, czy ten los, przeznaczenie danej osoby, danej jednostki. Ja myślę, że to jest uwarunkowane przez karmę indywidualną człowieka i nie spotyka się od tak ni stąd, ni zowąd przewodnika, guru, mistrza na swojej drodze. A nawet jak się go spotka, to nie jest się świadomym tego. Jest takie powiedzenie gdzieś tam w jodze, że mistrz, guru pojawia się wtedy, jak uczeń jest gotowy. I jestem przekonany, że coś takiego jest. Wcześniej człowiek się miota, szuka odpowiedzi na te pytania, które go gdzieś tam gnębią w różny sposób. Czasami, później się rozumie czasami, dlaczego tak długo w poczekalni było się trzymanym, dlaczego tak się zabawiał i podsuwał różne historie. Ten ktoś, kto pomaga nam w rozwoju, no ale wreszcie się trafia, znaczy to niewłaściwe słowo, wreszcie jakby karma się wypełnia i no i wchodzi się na ścieżkę, wtedy całym sobą się czuje, że to jest to, nie, że no i tak w moim przypadku było. Myślę, że w przypadku wszystkich ludzi, którzy serio traktują praktykę, coś takiego się wydarzyło. No, ale masz pewnie takie doświadczenie, że jest wiele osób, które przychodzą do danej grupy,
która zajmuje się medytacją, czy jakąś taką ścieżką duchową. No i część osób, nie wiem, jak to, czy to można procentowo określić, ale jest jakaś znaczna część osób, które nie są zainteresowane jakby tym poznaniem wewnętrznym, nawet jeśli o tym mówią, że coś w którymś momencie odciąga ich coś od praktyki, nie wiem, codzienne życie, jakieś niespełnione pragnienia, posiadania, nie wiem, rodziny na przykład, czy tam bogactwa, jakichś pieniędzy, biznesu, cokolwiek innego i one jakby tracą to zainteresowanie. Może czasem przejmują jakąś funkcję w danej grupie i wtedy zaczynają się zajmować jakby tymi kwestiami administracyjnymi. Jakie jest Twoje spostrzeżenie na ten temat? Czy to jest tak, że ludzie, którzy przychodzą do danej ścieżki, oni są, czy można ich podzielić na takie dwie grupy? Nie wiem, ja raczej nie dzieliłbym. To jest tak, ludzie szukają różne rzeczy. Ludziom się może wydawać, że szukam na przykład wewnętrznej realizacji, no ale dopóki ta realizacja nie nastąpi, to są tylko takie projekcje, prawda? Nie wiemy, co to jest w gruncie rzeczy. Ludzie szukają na przykład towarzystwa, poszukują władzy też. No, to widać w różnych organizacjach religijnych, duchowych. Nie ma nic złego w tym, że podejmują się jakiejś funkcji w organizacji religijnej, czy że prowadzą biznes, czy zakładają rodziny. Jestem przekonany, że każdy, kto otarł się o jakąś ścieżkę, nawet jeżeli przestał praktykować, to już będzie troszkę lepszym członkiem rodziny, niż by był bez zetknięcia się, będzie może bardziej moralnym, świadomym biznesmenem. Zawsze to jest dobre, zetknięcie się z ścieżką i praktyka, nawet przez jakiś okres czasu. Poza tym przejęcie inicjacji na jakiejś ścieżce to jest zasianie takiego ziarenka karmicznego. Ono wykiełkuje kiedyś, ono da kiedyś plon. Być może na razie się taka karma, takie samskary ujawniły, które odciągnęły człowieka. Ale w zasadzie całe nasze, co to znaczy, że jesteśmy na ścieżce? Jesteśmy na ścieżce od momentu, kiedy gdzieś tam na etapie jeszcze przedludzkiej uformował się umysł jakiegoś pierwotnego glonu czy czegoś. To już jest ewolucja w pewnym kierunku. Tylko że na naszym etapie my już jesteśmy tego świadomi. I możemy wybrać, możemy przyjąć, możemy iść do góry, to znaczy dokończyć cel naszej ewolucji, a możemy na chwilę się zatrzymać, ale wyjścia nie ma. Tak prędzej czy później wrócimy do źródła. Czyli co, czyli takie zachowanie na ścieżce duchowej, bardziej zainteresowane tą zewnętrzną rzeczą, rytualistyką, to jest jakby etap? Myślę, że tak. To jest tylko etap. Wszędzie, w każdej religii, na każdej ścieżce są ludzie, którzy są zainteresowani właśnie takimi rzeczami zewnętrznymi. Być może dla nich to jest pretekst, uzyskanie władzy, na przykład pieniędzy, poprawienia opinii o sobie, generalnie takie gry ego. I są ludzie, którzy albo odchodzą ze ścieżki, to znaczy z organizacji, albo są w organizacji, ale oni są skoncentrowani bardziej na praktyce, na celu praktyki. I to jest zupełnie naturalne. Czyli nie można tego przyspieszyć, to musi się odbyć tak w trybie, jakim się musi odbyć. Znaczy, może można, ale na pewno nie możemy to my przyspieszyć. My możemy jako sangha wspierać przez energię, przez praktykę i tak dalej, organizowanie tego typu rzeczy, inspiracje, ale w żaden sposób. To jest dosyć tajemniczy proces i w żaden sposób nie mamy wpływu na to, jak u kogoś to będzie przebiegało. A jak z Twojego doświadczenia wynika
jest sporo takich osób spotkałeś, które jednak pragnęłyby rozwijać tą wewnętrzną ścieżkę, czy raczej to są sporadyczne jednostki? Jest ich mniejszość. Znaczna mniejszość. No ja dosyć dobrze znam tą ścieżkę, na której jestem. Zdecydowana mniejszość, ale to ta mniejszość jakby nadaje ton. Nawet jeżeli ta mniejszość nie ma nic do powiedzenia w organizacji albo nie chce mieć, nie chce się w to bawić, to są ludzie, którzy nadają ton. Jakieś jeszcze takie inne pytanie z innej strony, bo praktykujesz wiele lat w sumie, jak długo? 33. Wiek, no taki Chrystusowy wiek. Tak. Zacząłem w wieku 33. I zacząłem jeszcze w wieku 33. To naprawdę jeszcze... był przypadek. Nie, to nie był przypadek. Nie był przypadek. To było tak, że powiedziałem sobie albo uporządkuję swoje życie i zacznę coś praktykować, albo popełnię samobójstwo w wieku 33 lat. Czy mógłbyś w takim razie z takiej długiej perspektywy jakoś wyodrębnić jakieś etapy, poprzez które przechodziłeś jakby w tym czasie? No, tak. Były takie etapy, takie na początku takiej fascynacji, takiego troszkę... To nie był fanatyzm, ale takie bardzo duże zaangażowanie i takie opadanie łusek. Wszystkiego tego, co było związane z moim myśleniem negatywnym o sobie, z moimi problemami w społeczeństwie, z rodziną i tak dalej. To dosyć szybko to opadło. Później przyszedł taki okres, że zrozumiałem, że ja w tej grupie szukam lekarstwa czy remedium na to, czego nie dostałem, albo wydaje mi się, nie dostałem jako dziecko. I po tym etapie stanąłem na nogi i jestem, myślę, nie wiem jeszcze, jakie mnie etapy czekają. Nikt swojej karmy nie zna, ale jestem o wiele znacznie bardziej świadom tego, co robię, po co robię i jak gdyby swojego miejsca w kosmosie. O. A czy te etapy, to jak myślisz, to jest tak, że to jest jakiś taki standard pewnego typu, że każdy przechodzi jakieś podobne etapy? Myślę, że tak. Czy to jest indywidualna kwestia? Nie, myślę, że tak, dlatego że ludzie się zgłaszają naprawdę z powodów... Nikt tak zwany normalny, to znaczy w tym sensie normalny, że jest zadowolony, że wszystko mu w życiu super idzie i tak dalej, nikt nie szuka realizacji duchowej. To znaczy wszyscy szukają, ale nikt nie idzie... Ja przynajmniej takich osób nie znam, które wchodzą na ścieżkę, bo już tam mają wszystkie historie, są szczęśliwi bez jakichś tam różnych rzeczy. To są ludzie, którzy mają jakieś problemy, wchodzą. Szczególnie na przykład u nas w Europie, na Zachodzie, ludzie, którzy wchodzą na te ścieżki, tak zwane orientalne, to są ludzie, którzy są w jakiś sposób odrzucają kulturę, przynajmniej część tradycji europejskiej, którzy nie czują się dobrze w tym społeczeństwie i szukają czegoś innego. I w związku z tym to jest normalne, że najpierw praktyka nas stawia na nogi. Opadają z nas te wszystkie historie i zaczynamy być
doprowadza nas do równowagi. To jest etap. U każdego to musi być. I wtedy właśnie bardzo wiele osób, które stanęły na nogi, poczuły się w miarę normalnie, odchodzi ze ścieżki. No bo to jest taki jakby pierwsza przeszkoda, czy pierwszy tak. taki test, można powiedzieć nawet. To jest taki pierwszy test, bo ono po prostu cierpienie zniknęło, pojawiło się poczucie jakiejś tam satysfakcji, no okej, okay, więc nie czuję dalszej potrzeby. To jest oczywiście na jakiś czas, bo prędzej czy później wrócą, jeśli do praktyki, jeśli nie w tej na tej ścieżce, to w innej, to nie ma większego znaczenia. A potem? A później to? Dalej przechodzimy ten moment, stwierdzamy, nie wiem, racjonalnie, intelektualnie, mądrościowo, mamy jakąś wewnętrzną wizję i idziemy dalej, czy odchodzimy? Czy to jest kwestia podjęcia decyzji, czy to jest kwestia pragnienia? Czy ktoś jakby nie porzuca w tym momencie, tylko kontynuuje? No nie wiem, jak to jest u innych ludzi. No po prostu wydaje mi się, u tych osób, które znam i u siebie, wydaje mi się, że to jest ten sposób, że to jest część życia, tak jak jest w życiu hierarchia tego, co mam zrobić, stoi to akurat na pierwszym miejscu, praktyka i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, że to jest uzależnienie, pewnie jakoś tam też jest. By popatrzeć ze strony chemicznej, to praktyka śpiewania kirtanu, na pewno by można znaleźć zmiany biochemiczne w mózgu i tam gdzie indziej, prawda? Ale im dłużej to robię, tym mniej wiem na ten temat, tym mniej jestem pewien tego. Tylko po prostu nie jest to możliwe, żeby przestać praktykować, bo no to. Nawet chyba gdybym przestał praktykować, to i tak to poczucie zanurzenia w tym czymś tajemniczym, to już zostanie do końca. Ta dotykalna, subtelna rzeczywistość, świadomość jej, to już będzie. I dlaczego by przerywać praktykowanie? Jest takie pragnienie, żeby bliżej, bliżej, bliżej. No to jest takie doświadczenie, no, trudno zapomnieć o jakimś intensywnym doświadczeniu, nie? Nie wymazać go z pamięci czy z... Jest to niemożliwe, bo to są... One zmieniają umysł, zmieniają osobowość, człowiek się staje zupełnie, zupełnie inną istotą. Z reguły, jak ktoś zaczyna praktykować, to jego przyjaciele, znajomi, rodzina stwierdzają, że ach, zupełnie inny człowiek jesteś. Czasami pozytywnie, a czasami wręcz odwrotnie. No, to może na początku jest ten etap fanatyzmu, trochę nawet w którymś momencie może się i... No tak, czasami podejrzewam, że są przyczyny, są powody, dla których tak mówią. Czym dla ciebie zatem jest medytacja? To jest zanurzenie się w ten wymiar, taki kontakt z tym czymś, co wypełnia cały wszechświat i przenika wszystko. Rozpłynięcie się w tym. No oczywiście tam jakieś tam stany przyjemności ekstatyczne, ale to zupełnie nie, jakby czasem jest, czasem nie ma, ale to jest dla mnie medytacja. Taki pewnego rodzaju proces.
Nie umiem nic więcej powiedzieć na ten temat. A w takim razie, co byś poradził, czy podpowiedział tym wszystkim innym, którzy mają jakieś wątpliwości albo zachwiania, różnego rodzaju problemy, które uniemożliwiają im praktykę, jak ich zachęcić do kontynuowania, czy może do podjęcia nawet praktyki, kogoś, kto zastanawia się nad tym, chciałby to robić, ale nie ma jakby tego bodźca. Co im można powiedzieć? Co byś im poradził? Jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął praktyki, a myśli o tym, no to chyba nic nie miałbym do powiedzenia, bo to jest pewnego rodzaju proces, który musi dobiec do końca ten proces. W pewnym momencie rozpocznie praktykę. A tym, którzy już praktykują, jak przechodzi okres zniechęcenia, to tylko tyle mogę powiedzieć, że to jest naturalne, że czasami, tak jak w życiu, czasami jesteśmy na górce i wspaniale medytacja, praktyka pełna ekstazy, a czasami po prostu wydobywa się z nas, praktyka wydobywa z nas, z naszego wnętrza, to piekło, które tam w nas jest i przechodzimy zniechęcenie i wyłażą, wyskakują takie rzeczy, które wolelibyśmy o sobie nie wiedzieć. Konfrontuje nas proces praktyki z tym. I bym poradził w ten sposób. Nie przejmuj się. Nieprzyjemność jest celem. To są wszystko skutki uboczne. Rób to, co ci mistrz powiedział. Na tym etapie traktuj to formalnie, praktykuj. Rób. Być może nie rób tej medytacji czy kirtanu godzinę, ale chociaż 10 minut zrób. Nie przerywaj praktyki. Przyjdzie górka. Chociaż to wcale nie jest cel. Te górki ani doły. To jest po prostu te pejzaże, które my widzimy tam po drodze. Okej. Okay. O, super jest, a tu jest syf, prawda? Ale to wielu mistrzów mówi o demonach, nie? Że to no jakieś tak. Problemach, które się pojawiają, dokładnie. Jak wychodzą, to taki demon. No dokładnie, no to jest po prostu zależy, jaka samskara się odreaguje, prawda? W tym naszym umyśle jest zapisane mnóstwo naszych doświadczeń. Jeżeli nie należy się tym przejmować, to jest naturalne. Nie możemy wyzwolić swojego umysłu. Musimy odreagować to wszystko, co tam jest zapisane. A tam są zapisane bardzo różne rzeczy. Czasami o nich wiemy wcześniej, a z reguły nie wiemy. Czasami możemy czuć, że oj, coś tam chyba było nie tak. No może nawet i dlatego to przeraża, może dlatego czasem ktoś porzuca. Tak, to jest jedna z przyczyn. Za bardzo boli, albo się czegoś takiego dowiaduje o sobie, że to mnie jeszcze bardziej boli, bo nie chcę dopuścić tej pewnej prawdy o sobie. Bo my nie bardzo wiemy o sobie, nie mamy dużej wiedzy. My siebie postrzegamy poprzez pewnego rodzaju karmę tylko. Poprzez to, gdzie żyjemy, co robimy i tak dalej, i tak dalej. A to, co w środku, w głębi naszego umysłu jest zapisane, to my tego nie wiemy. Czyli odsłaniamy warstwy i wchodzimy. Dokładnie. Wchodzimy do coraz głębiej, a tam coraz czarniej. Może tak być. Albo coraz dziwne rzeczy się pokazują. Dokładnie, tak jest. Także ważne, żeby wytrwać. Ważne, żeby wytrwać. I to też trudno podpowiadać komuś ścieżkę, ale troszkę tak szowinistycznie powiem. Zresztą ty chyba masz podobne zdanie, że ścieżka bhakti jest taka właśnie, że łatwiej te wszystkie klesze, te wszystkie stany negatywne pokonać.
O wiele trudniej jest, myślę, ludziom, którzy na takich są ścieżkach typowo. Znaczy, bhakti się musi pojawić w każdej ścieżce na pewnym poziomie. A na przykład wydaje mi się, że buddyzm, do którego mnie z powodów karmicznych tak bardzo ciągnęło przed laty, jest bardziej formalny, bardziej suchy i tam chyba troszkę trudniej radzić sobie z tymi stanami, które z tymi kolejnymi odsłanianymi warstwami. Właśnie dlatego, że tam brakuje tego bhakti? Tak sądzę. To jest jakby tam tylko to, nie wiem, nie mam doświadczenia na tyle z buddyzmem, ale być może. W Indiach się mówi, że czy w tych indyjskich ścieżkach, że musisz mieć element bhakti na jakiejkolwiek ścieżce, musisz dodać, żeby ta ścieżka była pełna, więc w tym sensie na pewno. No, jeśli potraktujemy buddyzm jako pewnego rodzaju część, czy tam jako mającego źródło w Indiach, czy jakby w tych praktykach jogicznych troszkę. Nie, ja tutaj myślałem o buddyzmie zen, o pierwszym etapie praktyki, dosyć formalny, zajmujący się umysłem i myślę, że tam się pojawia bhakti oczywiście, ale na początku, wtedy, kiedy najwięcej problemów mamy właśnie z praktyką, z tym, co tam wyskakuje z umysłu, to wtedy chyba jeszcze nie. Chociaż to jest bardzo indywidualne, nie chcę się wypowiadać, bo tak z punktu swojego widzenia, nie jestem buddystą, ale jakoś tam czuję buddyzm, to on jest bardziej formalny i bardziej chłodny, mniej w nim żaru jest takiego, a ten żar uczucia są bardzo, bardzo pomocne na ścieżce. To jest taka rakieta. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Mahavir Domański, ja mam na imię Krishnakirtan. To był wywiad z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Zapraszam do udostępniania i komentarzy, pytań. Zapraszam też do następnego odcinka. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.